20 lutego 1918 roku Daily Mail napisał: granica, jaką w Brześciu Litewskim ustalono między Ukrainą a Litwą, wskazuje ponownie, że Niemcy jeszcze ciągle są zdania, iż słabi nie mają żadnych praw, a w szczególności, że Polska musi stracić możliwość zjednoczenia się kiedykolwiek. 20 lutego 1918 roku wybuchł strajk powszechny. Objął nie tylko Kraków i okolice, ale też całą Galicję Zachodnią. Zarówno w Wieliczce, jak i w kopalniach w Zagłębiu Krakowskim nie zjechali do szybów górnicy. Także robotnicy na Śląsku odmówili pracy w dniu narodowego protestu. Rada Regencyjna, biorąc pod uwagę bardzo poważne komplikacje polityczne, zarządziła 23 lutego 1918 roku utworzenie rządu tymczasowego z Antonim Ponikowskim na czele. Rząd tymczasowy ma załatwić niecierpiące zwłoki sprawy bieżące do czasu utworzenia nowego gabinetu ministrów, informował ilustrowany Kurier Codzienny. Jak słychać, władze okupacyjne wstrzymały kredyty na polskie szkoły w ziemi chełmskiej, otwarte prawie w każdej najmniejszej wiosce. Nauczyciele i nauczycielki mają być przeniesieni do Królestwa Polskiego. Tak 24 lutego 1918 roku donosił korespondent Nowej Reformy. W całej ziemi chełmskiej wprowadzono stan wojenny. Przeciw traktatowi o Chełmszczyźnie protestowali też przedstawiciele wszystkich gmin Śląska Cieszyńskiego. 25 lutego 1918 roku parlament niemiecki przyjął Układ Brzeski, a w Warszawie odbył się zjazd nowej organizacji politycznej pod nazwą Związek Budowy Państwa Polskiego, który uznał w najdostojniejszej Radzie Regencyjnej zwierzchnią władzę państwową polską. Jednocześnie wzywał wszystkie warstwy do skupienia się wokół niej w celu wspólnej pracy nad odbudową ojczyzny.